Witam Państwa serdecznie, z tej strony Rybka. Dzisiaj mi tu przyszła paczka z Tarnowa. Oczywiście skalary. Zaraz zobaczycie jakie. Także rozpakowujemy. Ja już porozcinałem. I Państwu pokażę. Najpierw dam do akwarium, a później będziemy robić kropelkowanie. Ładne Ryonanaj F3. Następny kurier idzie. I tu następne 3 Ryonanaj. Wiadomo, że jest ciepło. Ale temperatura niech się wyrówna. Także musiałem dać właśnie klatkę 100, bo mi przyszedł znowu kurier. I oczywiście przywiózł mi roślinki od akwarystyki Krystian. Także dziękuję, Krystian. Tutaj mamy Ryonanaj F3. Zakupiłem już na wcześniejszych filmikach, mówiłem, że czekam na ryby. Przyszły z Tarnowa. Także no, zaczynają troszeczkę już się ruszać w tych workach. No i tu pokazuję właśnie paczkę od Krystiana, akwarystyka Krystian. Jeszcze raz dzięki, Krystian. A tu właśnie otworzymy już paczkę z roślinami i zobaczymy, co to za roślinki Krystian mi wysłał. A tu co jeszcze chciałem powiedzieć. Ty lepiej, Krystian, powiedz ludziom, jak dawkujesz te drożdże, co ci rośliny tak rosną. A tu będę właśnie teraz rośliny dawał do wiadra. Pięknie doszły, mokre. Także Krystian Anubias jest przepiękny. Przepiękny Anubiasy. Już Państwu pokazuję. Patrzcie, jakie wielkie Anubiasy. Potęga. Super, super się będzie prezentować w akwarium. Rzucimy do wody. Tu mi jeszcze wysłał kryptokoryny. Anubiasiki. Tu też piękny Anubias. Piękny jest. Anubiasów. O, to jest to, co lubię. O. Znowu kryptokoryna. Jeszcze muszę wody dolać. O, znowu Anubias, ale sobie obsadzę pięknie. Już mam wizję. Już mam wizję. No i tutaj jest trawa, jak to się mówi. Dobra. Anubiasiki, trawka. Wszystko się zrobi. Weź to wynieś, pudełko też. Jeszcze raz, Krystian, dziękuję. Super rośliny. No i tu właśnie jeszcze raz pokazuję Państwu Ryonanaj F3 z Tarnowa. Spotykamy się, jak już będą. Przejdą kropelkowanie, klimatyzację i spotykamy się już, jak już będą pływać w akwarium. A tu Państwu pokazuję już, jak ryby się kropelkują. Muszą się zaklimatyzować.
Oni się dopiero muszą zaklimatyzować tak naprawdę w akwarium. Ale pokazuję. Żeby Państwo widziało, jest tutaj Rio Nanai 6 sztuk. No i oczywiście te rośliny od akwarystyki Christian. Także ładne, ładne, naprawdę ładne są. Postawę mają, wygląd ładny, już zaczynają, widzicie, szaleć. Zaczynają szaleć i one gdzieś będą miały może tak na moje oko 10 cm w żaglach. No nie wiem, nie wiem. No to tak strzelam na oko. I tu właśnie jak te podrosną, to będę chciał właśnie wziąć sobie od kogo innego jeszcze z dwie sztuki. No ale to trochę czasu ominie. Dobra, niech się kropelkują. Spotykamy już się przy akwarium. No i nadszedł czas na wpuszczanie do akwarium Rio Nanai. Co Państwu jeszcze muszę powiedzieć? Nie dość, że dzisiaj dostałem dwie paczki z rybami, z roślinami. To jeszcze mi się żaglo płetwa zielona Molinezja okociła. Na następnym filmiku Państwu pokażę, jakie maluszki są. No także dzisiaj mi dzień sprzyja. Super, cieszę się. No i co mogę Wam powiedzieć? No jeszcze się oczywiście kamień chodzi. Elżwężyk wyjąłem. Jak to robiłem, to już Wam mówię. Kropelkowałem. Nazbierało się całe wiadro wody, odlałem i później jeszcze raz z akwarium kropelkowałem oczywiście rybki. I co Państwu muszę powiedzieć? Będę wpuszczał ryby, no ale oczywiście postaram się tak nagrać, żeby Państwo widzieli, że rybki wpuszczam, ale zgaszę światło, ponieważ ryby naprawdę są zestresowane i najlepiej jak będzie zgaszone światło, bo tak się należy robić. Jak mamy nowe ryby, należy światło zgasić, żeby ryba się uspokoiła i mniej stresu przeżywała. Tu mamy skalarki. Jak widzicie, pielęgniczki, wszystko jest, gitara w tym akwarium. Molinezje młodziutkie są, po innym samcu oczywiście. Ta sama samiczka, ale inny samiec, też żaglopłetwy, zielony, bo se zmieniłem. Także pokażę Państwu na następnym filmiku. A teraz się zabieramy do wpuszczenia oczywiście moich czempionów. Kamień napowietrzający wyciągam. Widzicie? Dostają szału już. Ale to już teraz kierujemy na akwarium. A ja będę po prostu odławiał rybki. I tutaj będzie z ręki kręcone, bo chcę pokazać Wam z bliska. Ładnie się już przyzwyczaiły, jak widzicie. No ale stres jeszcze jest. One się dopiero tak gdzieś za 3 dni ładnie wybarwią. Bo to wiadomo, nowe akwarium, nowe otoczenie. Także zapraszam i będziemy razem wpuszczać. Oczywiście dziękuję Wam wszystkim serdecznie, że wchodzicie, moim subskrybentom i niesubskrybentom. Także naprawdę Wam dziękuję. Dziękuję, jeszcze raz dziękuję. Przepraszam bardzo. No i bierzemy się do łowienia rybek, ale niestety muszę zgasić światło, dlatego że tak należy właśnie robić.
Zaraz zobaczymy, czy coś widać. Widać, bo słonko świeci. No i teraz będziemy wpuszczać moje rybunie. Po maleńku, po jednej. Nie należy wrzucać rybki z siatki od razu do wody, tylko oczywiście włożyć siatkę i ona sobie ma sama wypłynąć bez stresu. Piękny jesteś. Piękny jesteś. Piękny. Jeden. A tu teraz drugi, pomalutku. O, już są spokojne. Już takie nie są, jak przyszły mi zestresowane. Należy pomalutku wypuszczać rybkę. Niech ona se sama wypłynie. Trzeba uważać na żagle, żeby coś nie uszkodzić. No. To była druga. Teraz łapiemy. Chodź, chodź, nie bój się, nie bój. Rybka ci nie zrobi krzywdy, rybko. Tak się mówi. To teraz, którą wpuszczamy? Trzecią, tak? Trzecią wpuszczamy pomaleńku. O, o, wypływaj. Trzecią. I jeszcze nam zostały trzy rybunie. Zostały trzy. To teraz czwarta. Czwarta rybunia. Nie trzęść kamerą. Piąta. No, samiutka wypływasz. Piąta. I oczywiście jeszcze ostatnia, szósta. No spokojnie, spokojnie wypływaj. Dobra. Sześć rybek wpuszczonych. Z kanarków. Po ciemku wam jeszcze spróbuję nagrać. Z bliska będzie odbijało, ale... Patrzcie. O, już są w grupie. Już są w grupie. Pies, zamknij się. O, już są w jednej grupie. Także następny filmik już Państwu nagram przy świetle. Niech one się przyzwyczają. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Życzę miłego dnia. Pies ze mną nagrywa, ale musi Państwo wybaczyć. Także pozdrawiam do następnego filmiku. Oczywiście Molinezje pochodzą od Bednara z kanału TV. Akwarystyka. Fajnie się kocą. Zielone. No i oczywiście dziękuję Krystianowi. Eleganckie. Dobra, pozdrawiam i do następnego filmiku. Z tej strony Rybka. Cześć wszystkim. Trzymajcie się. Zdrowiutko. Cześć.